trenerze normalnie rozmawialibyśmy o statystykach, ale te chyba nie mają znaczenia, kiedy trzeci mecz zakończył się zwycięstwem i jest ten finał zamknięty i plus druga otwarta. Dokładnie tak, także nawet nie widziałem statystyk pomeczowych, bo tak jak mówisz, nie ma to najmniejszego znaczenia w tej chwili. Bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego, co udało nam się zrobić, wywalczyć awans dla Lublina. Naprawdę wielka sprawa. Nie było łatwo, ale myślę, że tutaj zespół stanął na wysokości zadania i to będę podkreślał cały czas, że to cały zespół, bo to nie tych 6 czy 7, którzy było na boisku dzisiaj, ale to cały zespół na to ciężko pracował i każdy ma równy wkład w to zwycięstwo dzisiaj i w ten awans. No tak, ale dzisiaj chyba nie sposób nie docenić... Zdrówko, trenerze. Zdrówko. Dzisiaj nie sposób nie docenić kreatywności, fantazji, powiedzielibyśmy nawet szaleństwa Grześka Pająka, bo bawił się jak dziecko w piaskownicy. No, ja myślę, że też ktoś mu na tą zabawę mógł pozwolić, czyli ktoś musiał przyjąć mu tą piłkę, ktoś musiał te piłki kończyć. Także ja to jeszcze raz podkreślę, że to był cały zespół. Tutaj każdy dołożył dużą cegiełkę, naprawdę bardzo ważny mecz wygrany w Bielsku, gdzie jeżeli ktoś miał chwilę słabości, wchodzili zmiennicy i dawali kapitalne zmiany. Także podkreślę to kolejny raz, cały zespół ma taki sam wkład w to zwycięstwo, nawet Dzirbuś. No właśnie, bo mam wrażenie, że rywale byli bezradni z uwagi na fakt, że świetnych statystyk rozpisał. Ja myślę, że tutaj każdy swoją cegiełkę dołożył i naprawdę bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Tyle, co więcej mówić. Mam świadomość, że zrobił tę rzecz historyczną dla całego regionu, jeżeli chodzi o siatkówkę razem z chłopakami, że dzieje. Nie wiem, ale bardzo fajnie, no, bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego, że udało się ten awans wywalczyć i teraz jeszcze więcej pracy przed wszystkimi i przed sztabem, przed zawodnikami, ale też i panowie prezesi też jeszcze będą musieli bardziej rękawy zakasać, chociaż mówię, no, tutaj wielką robotę wykonali, budując ten zespół i chwała im za to, natomiast mówię, też ciężka praca przed nimi, ale to dopiero za parę dni, teraz jest czas na świętowanie.